1 czerwca to dzień, na który najmłodsi czekają cały rok. To czas zabawy, prezentów, ale przede wszystkim podziękowania dla dzieci za barwy, którymi codziennie napełniają życie dorosłych. O swoich młodych mieszkańcach nie zapomniała gmina Łaprzeniżne, organizując dla nich w dniu wczorajszym popołudnie pełne atrakcji. To już nie po raz pierwszy, bo co roku, od 2008 roku, chcemy, aby Dzień Dziecka był takim dniem szczególnym dla dzieci, żeby miło spędziły czas, żeby miały dużo atrakcji, bo tak naprawdę, kiedy dziecko jest szczęśliwe, to wszyscy, cała rodzina jest szczęśliwa. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorakie talenty, ale również poznać współczesne ekologiczne działania czy tajniki pracy Straży Granicznej. Oprócz tego nie mogło obyć się bez smakołyków, zjeżdżalni i balonów. Bohaterami są dzieci, to one dzisiaj prezentują na scenie swoje zdolności i umiejętności, a w wolnej chwili mamy dla nich mnóstwo atrakcji. Są warsztaty z eko, czysto powietrze, malowanie twarzy. Zaczynamy od zespołu regionalnego Dunajec w Niedzicy, później wystąpi uczestnicy zajęć jiu-jitsu, później uczestnicy zajęć muzyczno-ruchowych Zumba, później długo oczekiwane i wielkie napięcia finał konkursu talentów. Po nich wystąpią uczniowie zespołu szkół podstawowych w Łaprzach Niżnych, z Łaprz Wyżnych i Teatr w Ruchu. Wczorajszy dzień dla najmłodszych mieszkańców gminy Łaprze Niżne był bardzo ciekawy i aktywny. To wspólna zabawa, ale również zdrowa dziecięca rywalizacja w konkursie młodych talentów. My ze strony redakcji życzymy najmłodszym uśmiechu na twarzy i każdego dnia w kolorowych barwach.